Dobry wieczór. Dla nas nadrzędnym celem było wygranie tego meczu i to wszystko, co działo się na boisku, było podporządkowane temu celowi i zdawaliśmy się sobie sprawę, że będzie to trudny mecz. Jak zawsze inauguracja, to jest wejście w sezon. Ja przede wszystkim przeciwnik, bardzo niewygodny, walczący, zdeterminowany, dobrze operujący piłką i mieliśmy plan, ale trzeba tu uczciwie powiedzieć, że to, co sobie zaplanowaliśmy, to nam nie wyszło w pierwszej połowie. Za mało ofensywnie, zagraliśmy wahadłami, byliśmy wręcz po odbiorze piłki mało pazerni na to, żeby się przy tej piłce utrzymać. No i dlatego poszła decyzja o pewnych roszadach i to w konsekwencji przyniosło wygraną, z której się bardzo cieszymy i na dzisiaj chciałem pogratulować chłopakom świetnej postawy mentalnej, bo to zaważyło dzisiaj na tym, że wygrywamy tak ważny dla nas mecz, ale każdy kolejny będzie tak samo, w takim samym stopniu ważny. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu i musimy wszystko zrobić, żeby kontynuować tą pasę. Zgadza się, jest to bardzo trudna sytuacja. Całe nasze środowisko, myślę, że w Polsce i aż pewny jestem tego, że w klubie i tu, gdzie pracujemy, jest przeciwko jakimkolwiek działaniom wojennym i to jest zrozumiałe. Myślę, dla wszystkich logicznie myślących ludzi jesteśmy sercem, duchem będących w tak trudnej sytuacji narodem ukraińskim, ale przede wszystkim takimi wspomnieniami do zawodników, którzy grali u nas jak Wowczenko, jak Romek Stiepankow, czy Żenia Radionow. Ja osobiście Tole Ławryszyna, dzisiaj tak myślałem właśnie, gdzie jest obecnie, gdzie się znajduje, gdzie miałem przyjemność z nim graniem, czy Lonię Tyryszczenkę, czy innych też, no nawet Resowi Andrija Nykanowicza, to są dzisiaj w ich głowach na pewno, to są trudne momenty, ale myślę, że świat jest logicznie zarządzany, mam nadzieję taką, przez mądrych ludzi i wszyscy wierzymy i trzymamy kciuki, że to się zakończy w sposób pokojowy.